Singapur. Miasto-państwo położone w pobliżu południowego krańca Półwyspu Malajskiego w południowo-wschodniej Azji. Jedną z pierwszych informacji, jakie można usłyszeć o Singapurze, jest zakaz rzucia gumy. Dlaczego został wprowadzony? Jak się okazuje, patrząc choćby na ulicę Bielska-Białej, z uzasadnionej obawy przed zanieczyszczeniami, jakie powodują niektórzy żujący gumę, którzy wypluwają ją z ust bezpośrednio na ulicę, zamiast wyrzucać na przykład do kosza na śmieci. Co o takim procederze sądzą ci, którym przychodzi potem stąpać po przylepionych do chodników rozdeptanych gumowych plackach? Chamskie. Wygląda to okropnie. Jest bardzo nieestetyczne i uważam, że powinno się to usunąć, żeby nie szpeciło całego otoczenia. Powinno się to wyrzucać gdzie indziej, a nie na chodnik, bo to prawda, chwyta się za buty. No i paskudzi po prostu, ten chodnik brudzi. Na pewno widok nie jest estetyczny, ale prawdziwy problem pojawia się, gdy taki gumowy placek przyklei się do obuwia. Ostatnio byłam na osiemnastce i wiesz, ubrałam sobie szpilki, no nie? I idę i nagle coś mi się zaczęło przyklejać, tak jakby mi się coś ten do popcyza przykleiło, patrzę, guma, nie? I tak biały cały obcas miałam z tego, fe. Musiałam to potem myć. No, to fe. Ciężko schodziło? No, ciężko, bo to jeszcze czarny obcas był, więc to jeszcze się zdarło coś. Boż, masakra. No. Tak, miałam taką sytuację. A było to często? Dwa razy. Ciężko to potem odczepić? Bardzo ciężko, właściwie się tego nie da. Czy jest na to jakaś rada? Zawsze do kosza idę i wyrzucam, albo do torebki daję, do chusteczki, albo do papierka, byle czego. Nie wyrzucam. Powinno się wyrzucać do kosza chyba w końcu, bo nie? Może powinno być więcej koszy, żeby ludzie mieli to gdzie wyrzucać, a nie pluć na ziemię. Więcej koszy na chodnikach. No cóż, patrząc na to, jak wyglądają okolice koszy na śmieci, zwiększenie ich ilości chyba nie poprawi sytuacji, gdyż amatorzy rzucia najwyraźniej mają problemy z celnością. Ostatnio problem został zauważony w Urzędzie Miejskim. Jest to obrzydliwe, tak prosto z mostu mówiąc. Podjęto nawet pewne kroki w kierunku oczyszczenia ulic. Maszyna, która wytwarza odpowiednią parę z odpowiednimi składnikami chemicznymi, ale to też nie gwarantuje w tym momencie, że to się tak bardzo prosto i łatwo da usunąć. Ostatnio robiliśmy próby na rynku takiego definitywnego czyszczenia tych miejsc. Spróbujemy to na Placu Chrobrego. Jeżeli to się uda, no to będzie możliwość oczyszczenia. Ale to tylko jest oczyszczenie. Nie wyczyszczenia, bo tego się nie da, prawda? Tylko bo jak się przestanie pluć gumami, to po pewnym czasie to zniknie, prawda? Natomiast cały czas tego przybywa i to jest karygodne dla mnie po prostu zachowanie się tak młodzieży. No nieładnie, no ale co zrobić? Młodzież, trzeba się pozwolić wyszumieć, ale nie powinni tak robić. No widzisz, dzisiaj jest ta dzisiejsza młodzież taka, no cóż, no... Szaleni są, dokładnie. Pozostaje więc jeszcze zaapelować do żujących. To jest jedyna rzecz, żeby po prostu no nie robić tego, prawda? Nie wiem, co za moda. Trudno mi to nazwać, prawda? Co za moda, że spluwanie po ulicy jest jakieś, weszło w krew. A jak poradził sobie z tym problemem wspomniany już wcześniej Singapur? W 1992 roku to państwo miasto wprowadziło zakaz rzucia gumy. Zakazany został też import, sprzedaż i produkcja gumy. Może ona być sprzedawana tylko w aptekach, a konsument musi podać swoje dane. Farmaceuci, którzy sprzedają gumę do rzucia bez gromadzenia tych informacji od konsumenta, mogą zostać ukarani grzywną i skazani na 2 lata więzienia. Osoby nie stosujące się do tego prawa mogą zostać ukarane grzywną w wysokości $1000 lub skazane na prace społeczne, wliczając w to oczyszczenie przestrzeni publicznej. Oczywiście w Polsce zaśmiecanie miejsc publicznych także może być ukarane mandatem. Ale chyba najsurowsze kary niewiele są w stanie zmienić, jeśli człowiek nie wyniesie z domu choćby minimum podstawowego dobrego wychowania.